Chciałem dzisiaj czytać znany fragment Słowa Bożego. Pan Bóg zadaje czasami pytania. Zadał pytanie do Adama. Adamie, gdzie jesteś? Ale kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, również kiedy spotkał się z uczniami na osobności, też zadał pewne pytanie. I kto ma Słowo Boże? Może przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, choć ten fragment jest i zawarty w Ewangelii Marka i w Łukasza. Ale myślę, że chyba najlepszy, jakoś tak dla mnie, to jest z Mateusza. Mateusz 16, 13, 16. Mateusz 16, 13, 16. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Amen. Pan Jezus dość często spotykał się z uczniami na osobności, rozmawiał z nimi, dodatkowo jeszcze wykładał im czy podobieństwa, słowo. I tu również, kiedy Pan Jezus wiedział, że ta pielgrzymka już dobiega do końca, zabrał swoich uczniów w okolice Cezarei Filipowej i zadał pytanie: jak ludzie uważają Syna, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Zadał pytanie, jaka jest opinia w społeczeństwie, co ludzie dookoła mówią o Synu Człowieczym. Na pewno uczniowie słyszeli różne opinie, byli z ludźmi, towarzyszyli z Panem Jezusem. Czasami może ktoś pytał się, rozmawiał z nimi i oni odpowiadają, że jedni mówią, że ty Jan Chrzciciel, drudzy mówią, że Eliasz, jeszcze inni Jeremiasz, albo inni mówią, że jesteś jednym z proroków. I kiedy oni odpowiedzieli, Pan Jezus zadaje im bardzo, bardzo osobiste pytanie, które wierzę, że też jest stawiane przede mną i przed Tobą. A wy za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla ciebie w twoim życiu? Odpowiedz tak naprawdę szczerze przed Bogiem. Jak naprawdę jest w moim życiu? Czy też mogę odpowiedzieć tak jak Piotr: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego, tyś jest mój Zbawiciel, jesteś tym, który leczysz, zbawiasz. Czy tak rzeczywiście mogę tak z ręką na sercu odpowiedzieć? Możemy doskonale znać Słowo Boże. Dużo wersetów na pamięć. To dobrze, kiedy znamy Słowo Boże. Tak powinno być. Powinniśmy czytać Boże Słowo, o ile to jest możliwe, i uczyć się na pamięć Bożego Słowa. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo piękny to dzisiaj chyba Piotr podał ten taki... gdzie często może też się stykamy, gdzie ludzie właśnie noszą ten krzyż tutaj na tym łańcuchu, na łańcuszku. I często zdaje się, no to są może chrześcijanie, ale tak naprawdę oni nic wspólnego z chrześcijaństwem nie mają. Ludzie często też i słyszą Boże Słowo na świętach, na innych różnych społecznościach, nabożeństwach, ale... wiedzieć to jeszcze nie wszystko. Pomyślałem sobie, nawet można przeczytać wszystkie książki na temat chrystologii i nie wiem, no wszystko wiedzieć. I tak naprawdę nie być chrześcijaninem, tak naprawdę nigdy się nie spotkać z żywym, prawdziwym Bogiem. Można dużo wiedzieć. Kiedyś pamiętam jeden brat, który studiował na szkole biblijnej i opowiadał, mówi: a tam wiesz, tacy profesorowie przed nazwiskiem... profesor, doktor i tak dalej, ale tak popatrzysz, posłuchasz, on daleko jest od Boga. Wiedzę ma dużą i to wszystko. Ale tak naprawdę, mówi, widać, nie spotkał się nigdy z realnym, żywym Bogiem.
I tak pomyślałem, kiedy się zastanawiałem nad tym pytaniem, i tak ja doszedłem do takiego wniosku, że to jest wielka łaska Boża, kiedy mogę powiedzieć, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, że nam się zostały otwarte oczy, że mogliśmy przejrzeć. To jest wielka łaska Boża. Bo wielu jest ludzi, którzy też czytają Boże Słowo, ale tak naprawdę nie mają z Nim tej relacji. Dzięki Bogu, że był taki dzień, kiedy On do nas wyciągnął swą dłoń. On pierwszy do nas wyciągnął. Przyznajmy się szczerze, przecież nikt tak naprawdę z nas nie szukał Pana Boga. Może nawet nie byliśmy zainteresowani, ale był ten taki szczególny dzień, który chyba każdy z nas pamięta i może nawet i datę, kiedy przyszliśmy do Niego, kiedy On do nas wyciągnął swoją dłoń, zbawił nas, nas odnalazł. Dzisiaj możemy powiedzieć, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Najwyższego. Tyś jest mój Zbawiciel. Gdzie bym dzisiaj był, gdyby Jezus nie stanął na mojej drodze? Jakby nasze życie się potoczyło, gdyby Jezus nie stanął na naszej drodze? On nadał sens naszemu życiu. Nasze życie jest piękne, bo w naszych sercach mieszka, żyje Pan Jezus. Halleluja! Jeśli dzisiaj, może też słyszysz to kolejny raz Słowo Boże i może w rodzinie chrześcijańskiej się wychowałeś, gdzie te były prawdę wpajane, ale tak naprawdę stoisz obok i tak naprawdę nigdy nie doświadczyłeś Bożego działania. Dzisiaj też jest ten dobry czas, kiedy możesz przyjść do Pana Jezusa. Przyjść takim, jakim jesteś. Powiedzieć, wylać swoje serce przed Nim. Nie upiększaj słowami jakimiś, ale po prostu wylać przed Nim swoje serce. Powiedzieć, może czegoś nie rozumiesz, wylać swoje serce. A Pan Jezus szuka takie serca. Szuka. I kiedy przyjdziesz do Niego z tym uniżonym sercem, na pewno nie zostaniesz otrącony. Na pewno Ciebie nie pominie. Na pewno On zwróci swój wzrok na Ciebie. On spojrzy, On wyciągnie swoją dłoń, podźwignie Ciebie, otrze wszelką łzę, pobłogosławi Twoje życie. I życie z Jezusem, ono się zmieni. Będą trudności, może przyjdzie i dolina cienia śmierci i może będzie ciemno, ale będzie z Tobą ktoś, Jezus Chrystus. Wszyscy dookoła może Cię zostawią, będziesz sam, ale będzie ktoś, kto będzie z Tobą, będzie Twoją ochroną, będzie tarczą i będzie Ciebie wspierał. To jest Jezus. Wielka łaska, że Pan Bóg nas odnalazł. Dlatego, kochani, bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni, tak jak dzisiaj brat Stanisław mi wspomina na początku, za to, co otrzymaliśmy, ten wielki prezent, że Pan Bóg dał swego Syna jednorodzonego, albowiem tak umiłował Ciebie mnie, tak umiłował świat, że dał swego Syna. To, co miał najdroższego, najcenniejszego, dał, bo tak bardzo jesteś cenny w Jego oczach. I dzisiaj Pan Jezus zadaje to pytanie, kim dla Ciebie jestem? Jeśli rzeczywiście nie możesz tego odpowiedzieć ze szczerym sercem, przyjdź do Jezusa, przyjdź pod Golgotę, pod krzyż. Dzisiaj możesz przyjść i Twoje życie znajdzie się w rękach Jezusa. Będzie wielka przemiana w Twoim życiu. Niech Was dobry Bóg błogosławi. Amen.